No tak, wychodzi, że 2 minuty się spóźniłem. No, może nie 2. No witam, czyli jednak wstajecie, a ja jeszcze jestem w Kazimierzu. No, to audycja i w drogę, ale tak jak przypuszczałem, nie udało mi się wczoraj przemieścić. Bo ten czerwony wędrowiec okazał się dużo bardziej czerwony niż się by wydawało i dużo się działo na przestrzeni, dość gorąco było. Dzisiaj kolejny biały kin, biały solarny mak. Dziś moim drogowskazem jest serce. Siła serca pomaga mi znaleźć wyjście z impasu. Jeżeli wyłączę serce, zostanę sam na placu boju. Wpadnę do pułapki ego i poniosę strat. Dziś nie będę wyszukiwać tysięcy argumentów, by zagłuszyć głos sumienia. Dziś liczy się lojalność, a wspiera mnie mądrość serca. No, z tematu dzisiejszych energii, dzisiejszego programu zapowiada się ciekawy dzień. To ostatnie zdanie, dziś liczy się lojalność, a wspiera mnie mądrość serca. Słuchajcie, z tą lojalnością to jest tak, bo może tak w pierwszym rzucie, pierwsze wrażenie jest, że w stosunku do kogoś powinniśmy być lojalni albo do czegoś z zewnątrz, o co tu chodzi, a bardzo często zapominamy, że najtrudniej być lojalnym w stosunku do siebie samego. Że ta kwestia lojalności to pojawia się wtedy, kiedy nagle, mimo że coś mówi nam mądrość serca, tak tu fajnie określone, że nie powinniśmy czemuś hołdować, że nie powinniśmy komuś przyznawać racji, że nie powinniśmy ulegać jakiejś presji osoby, sytuacji, czegoś z zewnątrz. I nagle uruchamia się cała masa powinności typu ale to nie wypada, ale to jest ktoś starszy, ale jak ja się sprzeciwię, to on mi coś tam nie pomoże, nie załatwi i tak dalej. Ale no i tutaj można, wiesz, no to nie, czasami to ale nawet nie jest konkretyzowane, ale po prostu ten schemat postępowania w takiej sytuacji czy innej, czy tego typu, czy w stosunku do tej osoby jest zawsze taki, tak głęboko odciśnięty, no że już tak mamy, no i tyle. No i tutaj właśnie chodzi o tą lojalność najbardziej względem siebie samego, bo można powiedzieć, że im głębiej wchodzimy w czas po szczycie fali, to tym mniejsze wsparcie na przestrzeni ma hipokryzja wewnętrzna, bo przeciwnym krańcem, przeciwnym biegunem do tej lojalności wewnętrznej jest wewnętrzna hipokryzja, o której nieraz w audycjach wspominałem, no i ona już coraz mniejsze poparcie ma, w zasadzie nie ma go żadnego, natomiast no jeszcze można się przeciwstawić swojej lojalności czemuś, co jest zupełnie naturalne, czego w ogóle w zasadzie nie powinno się w ogóle wspominać, bo powinno to być naturalne działanie każdego człowieka, no ale to jest tylko idea. Może za 1000 lat będzie dostępna dla każdego mieszkańca tej planety. Póki co jest dostępna dla nielicznych, bo
Wszyscy w takiej czy innej formie tej hipokryzji, czy wszyscy, większość stanowcza, wszyscy to za dużo powiedziane absolutnie, ulegają, bo takie tu są warunki. Czasami po prostu tak się kalkuluje, że to się nie opłaca, bo i tak dalej. Więc słowo czy zaimek ale i bo są zawsze wystarczającym powodem, żeby tam przyczepić miliony uzasadnień. No i tak się to kręci. Więc zwracam uwagę na właśnie takie pułapki, bo to jest tylko czasami już można by tak rzec takie ugruntowane przekonanie, że tak powinniśmy również i że inaczej nie można. I tak się dzieje do momentu, w którym nie spróbujemy, że jednak można i okazuje się 99,9% przypadków na 100, że choć ja bym powiedział, że nawet 100, no ale zawsze jest margines błędu, jakaś nieciągłość może być i gdzieś ta energia jest trochę inaczej zaczepiona i może się wydawać, że jest inaczej, że kiedy tak postąpimy, nie wchodząc w tą pułapkę wewnętrznej hipokryzji czy tej lojalności swojej względem siebie, to natychmiast z zewnątrz, czy osoba, czy jakaś tam inna relacja, w której przejawiamy tą swoją wewnętrzną lojalność, się do tego dostosowuje. Wręcz można powiedzieć, dostajemy wsparcie od tej osoby, która która była przedmiotem, czy podmiotem raczej tego działania naszego, przejawienia się naszej rzeczywistej wolności, no bo można tak by rzec, że dopiero wtedy zaczynamy przejawiać się takimi, jakimi jesteśmy, a nie odgrywać role, które ktoś czy coś, jakaś siła magiczna z zewnątrz nam tutaj wrzuciła. No i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Również, żeby coraz mocniej żyć według tych zasad teraz, kiedy no, one mają takie naturalne wsparcie przestrzeni. Jest już grupa ludzi, szczególnie młodych, którzy działają właśnie, można powiedzieć, że w ich polach ta wewnętrzna lojalność działa całkiem dobrze. Abym nawet inaczej powiedział, oni nie mają takich programów, troszeczkę są inaczej zbudowani, wewnętrznej hipokryzji po prostu. I jak obserwuję takich ludzi w różnych sytuacjach czasami, bo siłą rzeczy w jakiś sposób oni się już przejawiają od jakiegoś czasu na przestrzeni, no to czasami widzę, w jakim szoku jest zewnętrzne środowisko, szczególnie kiedy jest różnica wieku, kiedy są to ludzie starsi, kiedy są to jeszcze ludzie, którzy mają, nie mają, można powiedzieć, tej wewnętrznej łatwości bycia lojalnym w stosunku do siebie i wyrażania tego, w jakim szoku są, kiedy właśnie wchodzą w interakcję z takim młodym człowiekiem często. No ale to jest ten etap przejściowy,
kiedy no o proste rzeczy, wydawałoby się proste rzeczy, trzeba, o źle zacząłem, nie o proste rzeczy, tylko proste rzeczy, no jeszcze wywołują właśnie czasami zdziwienie i wręcz szok, jak się to mówi. U innych, którzy no, całe swoje życie byli przyzwyczajeni do wręcz zupełnie innych wzorców, do podporządkowywania całego swojego życia oczekiwaniom z zewnątrz, oczekiwaniom środowiska, rodziny, znajomych, rodziców itd., itd., spełnianiu tego, co w ich mniemaniu inni od nich oczekują. Czasami nawet się to pokrywało, to ich mniemanie z tymi oczekiwaniami z zewnątrz, no i tak zdeterminowało ich życie, że w zasadzie no, było ono realizowaniem zupełnie nie swoich treści. No i dzisiaj, kiedy te pola naturalnego wsparcia na przestrzeni już nie mają, bo kiedyś miały, taki wzorzec cały cywilizacyjny był i przestrzeń jak gdyby ten wzorzec póki co wspierała, a teraz kiedy to już nie ma wsparcia i kiedy w sposób naturalny dąży to do równowagi, no to są to czasami bardzo spektakularne przejawienia, kiedy te wszystkie wzorce, kiedy te wszystkie schematy sypią się, no i powodują w polach ludzi no z ich punktu widzenia często wielki chaos, bo nie wiedzą, co się dzieje. No ale tak właśnie to wygląda i jeszcze jakiś czas będzie, aż się przestrzeń oczyści na tyle, że nie będzie wielu takich, którzy będą w stanie to według takich wzorców żyć. No i to może być największa siła tych przemian, bo może się okazać, że przemieni się to również na poziom taki, nie tylko relacji z bliskimi osobami, czy z oczekiwaniami środowiska takim, można powiedzieć, prywatnymi, ale też na poziomie właśnie zawodowym, na poziomie zależności do różnych systemów władzy, idiotycznych zależności właśnie, które są tworzone po to, żeby indoktrynować, sterować i kontrolować całe społeczeństwa. I ludzie też w stosunku do tego powiedzą po prostu zgodnie ze swoją wewnętrzną lojalnością i bez wewnętrznej hipokryzji. I wtedy w końcu się to zacznie rozpierdzielać. No i oby tych, którzy będą wiedzieli, co z tym dalej robić, jak to zbudować na troszkę innych zasadach, było na tyle dużo, żeby się to udało, bo jak nie będzie, to natychmiast pojawi się wzorzec następny, iluzoryczny i zostaną ludzie zamknięci tylko w troszeczkę innej pułapce, która da im iluzję wolności na następne kilkadziesiąt, a wręcz kilkaset lat może tak być. Bo to już jest wszystko przygotowane w pewien sposób. No ale to nie, tego nie będę rozwijał, bo właśnie mija prawie 15 minut, słuchajcie, i ja lecę, bo jeszcze się chcę zapakować i ruszać. I ruszać do Szczyrku. No i tak jak powiedziałem wczoraj, jutro troszeczkę się nam, jeśli będzie internet, ale zakładam, że będzie, jutro się nam opóźnia, bo w Szczyrku jest troszkę później wschód słońca, bo to trochę bardziej na wschód, czyli 5:25 i 6 sekund. Kurczę, jakie przesunięcie, 15 minut.
No właśnie, ale myślę, że będzie dobrze z tym internetem, czyli usłyszymy się jutro. No bo jak nie jutro, no to dopiero pewno 7 maja gdzieś by to było, więc byłaby to spora przerwa, no ale ma być, będzie tak, jak ma być, w sposób najdoskonalszy. No. Jeśli ma być przerwa, to będzie, jeśli nie, to będę mieć pobudkę dyktowaną wschodami słońca. Życzę wam dobrego dnia. Pamiętajcie, że to biały. Fajnie, że sobota. Powoli nam się kończy ta fala łącznika. 9 dzień dziś, 9 ton. Więc jak jeszcze macie chwilę, to warto powoli analizować tą falę, przypomnieć sobie, co się takiego działo. Być może głębiej się zastanowić nad tym, co gdzieś wyrzuciło nam z pola, czy to, co mówi szaman, czasami ma jakieś przejawienie w nas, czy w was. Czy on sobie mówi, a my już jesteśmy wolni, no bo jak jesteście wolni, no to super. Tak bym sobie życzył. Wtedy moglibyśmy przejść zupełnie w inną przestrzeń. Ale mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy w takim czasie, kiedy warto się wspomagać właśnie wszystkie te procesy. No dziękuję tutaj za życzenia. No i jeszcze raz życzę wam dobrej soboty, dobrego, ładnego dzionka. Zapowiada się, że chyba będzie ok. Chmury na wschód widzę idą, więc raczej następne co najmniej tydzień powinien być z fajną pogodą. Trzymajcie się do jutra. Do usłyszenia.